Dzień dobry. Gościmy dzisiaj pastora Leszka Korzenieckiego i wykorzystam ten moment, że mogę zadać 3 krótkie pytania. Pastorze, tarot, spirytyzm, a teraz pastor. Wszystko dotyczy sfery ducha. Dlaczego nie można tego pogodzić? No, świat duchowy posiada pewne zaprzeczenia. Biblia mówi o tym, że istnieje Królestwo Boże i Królestwo Ciemności. Toczy się walka, dlatego ludzie interesują się różnymi formami duchowości, bo człowiek jest stworzony do duchowości i świat duchowy sięga po człowieka. Z jednej strony sięga diabeł wraz z okultyzmem, wraz z innymi formami jakiegoś niewolenia, a z drugiej strony sięga po człowieka Bóg. Ja miałem możliwość doświadczyć jednej i drugiej strony, bo kiedy byłem nastolatkiem, zainteresowałem się okultyzmem, byłem mocno w to zaangażowany i wiem, że jest to z jednej strony bardzo realne, z drugiej strony bardzo złe. Na szczęście nawróciłem się do Boga i rozumiem, na czym polega różnica między jednym a drugim światem. Duchowość nie jest sferą neutralną, gdzie piszemy swoją historię, ale zawsze należy albo do Boga, albo dla diabła. I musimy uważać, w co się angażujemy. Jednym słowem, nie do pogodzenia. Nie do pogodzenia. Słysząc tą historię, można ją skwitować działanie szarlatana. W jaki sposób przekonałbyś ludzi o autentyczności świata duchowego? Myślę, że przez cały czas jest to swego rodzaju kwestią wiary, bo żyjemy w świecie, gdzie ludzie usiłują to racjonalizować i ograniczać wszystko do świata materii. Ale prawda jest taka, że każdy, niezależnie czy wierzy, czy nie wierzy, może zrozumieć, że takie rzeczy jak miłość przedstawiają wartość, której nie da się materialnie wyliczyć i wycenić. Rozumiemy, że szacunek i godność, mimo że nie są częścią jakichś materialnych zjawisk, to jednak to też jest coś bardzo prawdziwego. I to są pewnego rodzaju takie sygnały, pewnego rodzaju symbole tego świata duchowego, który jest znacznie głębiej. I my jesteśmy stworzeni do tego, by w duchowości brać udział. Myślę, że nikt nie uwierzyłby w to, że chociażby kamera, która dzisiaj nas uwiecznia, została wytworzona w wyniku jakiegoś przypadku. Podczas kiedy ludzie próbują wierzyć, że cały świat o milion razy bardziej skomplikowany od tej kamery powstał w wyniku wielkiego wybuchu albo jakiegoś innego przypadku. To nie jest możliwe, musiała za tym stać jakaś wyższa inteligencja. I na koniec, co byś powiedział tym wszystkim, którzy bagatelizują te sprawy duchowe, duchowości? Oczywiście możemy bagatelizować, bo to jest kwestia naszego wyboru i naszej wolności słowa. I nikt nie może nam tego zabronić. Tak samo jak nikt nie może zabronić nam, żebyśmy walnęli się młotkiem w kolano. Ale dzieje się tak, że kiedy młody człowiek sięga na przykład po narkotyki, wierzy w ich pozytywne działanie, w ich przyjemność, która za nim stoi. Nie musi wierzyć w konsekwencje, ale konsekwencje przyjdą. I niewłaściwe podejście do świata duchowego, choćby człowiek bagatelizował prawdę o Bogu przez całe życie, nie zwolni go od konieczności odpowiedzenia przed Twórcą Wszechrzeczy. Dziękuję Ci bardzo za ten krótki wywiad. Życzę Ci wiele sukcesów na niwie Pańskiej. Dzięki. Dla Państwa z Kościoła Źródło Życia w Szczecinie pastor Artur Juśko. Dziękuję bardzo.